Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Dzisiaj taki krótki vlog. Pokażę Wam, jak posprzątałem po prostu ogólnie akwarium. Pokażę Wam, jak roślinki, nie akwarium, tylko terrarium dla gekona orzęsionego, który w tym filmie, nigdy nie wiem czy tu się karta pojawi, to w tamtym filmie robiliśmy to terrarium, nie był ten film szczytem jakimś filmowym, ale jeszcze możliwości filmowe, ale był fajny w miarę, także zapraszam do niego, jeśli go nie widzieliście. No a dzisiaj pokażę Wam, jak po ponad miesiącu to terrarium wygląda. Moim zdaniem roślinki się dosyć dobrze trzymają, trochę pogubiły listki i tak dalej, no ale ogólnie jest w miarę spoko. Jak widzicie, patrzę się tam, no bo terrarium jest tam, także zaraz to Wam pokażę, ale jeszcze chciałem się pokazać, że właśnie byłem dzisiaj u fryzjera i wyglądam trochę lepiej niż chociażby w filmie z tymi słuchawkami, z Samsung Budsami, te tam, boże, jaką ja tam miałem fryzurę. No, także słuchajcie, zapraszam Was serdecznie do oglądania. Dobra, słuchajcie, teraz trochę ujęć nocnych, bo jak wiecie lub nie wiecie, gekony orzęsione to są zwierzęta nocne i one po prostu wychodzą, prawda, na żer w nocy. Kot nie jest zwierzęciem nocnym, niestety. No, trochę też tam poczyściłem, jak widzieliście, więcej nie było co pokazywać z czyszczania, no bo pewnie mało kogo to interesuje, jak czyszczę, no ale teraz pewnie Was to bardzo ciekawi, więc zobaczcie teraz gekona właśnie w pełnej okazałości wieczorem przy lekkiej odrobinie światła. Także słuchajcie, to już koniec dzisiejszego krótkiego vloga. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Zapraszam do poprzednich, jak i do następnych filmów. No i my z Kiciuśkiem się... Ojej, Kiciusiek, nie chcesz? My się z Kiciuśkiem z Wami żegnamy. I do usłyszenia. Trzymajcie się i cześć.